rzeczywiście pierwsza połowa w naszym wykonaniu była super, w obronie bardzo twardo, w ataku graliśmy konsekwentnie. Nie wiem, można by tu upatrywać może tego, że wyszli pod Józka wysoko, tą jedynkę między środkiem, między połówkami się poruszała, może troszeczkę nas to wybiło z rytmu. Uważam, że dzisiaj Niemcy grali bardzo prostą piłkę, znamy ich doświadczenie, ich siłę uderzenia, ale myślę, że tutaj sobie radziliśmy z tym. W obronie naprawdę bardzo dobrze. Tutaj naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń, bo każdy dał siebie dużo, począwszy od Markusa. Myślę, że Kaziu troszeczkę, może za późno, troszeczkę zimny był, próbował tam chodzić po rogach, ale no za wcześnie, wydaje mi się. Natomiast jeżeli chodzi o atak, to moment takich trochę błędów w drugiej połowie spowodował, że dziś nas doszli, ale potem sytuacje były bardzo dobrze wypracowane, zespół solidnie pracował. No niepotrzebny błąd w ważnym momencie w przewadze, gdzieś podania jakieś za plecami, no to się zemściło. To się zemściło i przy takim przeciwniku słyszałem przed chwilą w telewizji, że Gensheimer szalał. Trzeba spojrzeć nawet, gdzie Gensheimer stoi. Skoro nasz zawodnik jest ewidentnie wolny, to jest bardzo źle w obronie. Natomiast opłaca się, jeżeli nie rzuca z tego sytuacji i prosty kontratak, bo zawodnik ma przewagę 2-3 metrów nad tobą, nad powracającym obrońcą. Także to się na nas zemściło, ale myślę, że tutaj sytuację zespół zapracował bardzo dobrze. Tak, ja jestem naprawdę, cieszę się, że chłopcy nie pękli, bo to sobie o tym mówiliśmy, natomiast no jeszcze raz potwierdza się ta prawda trochę w tym naszym graniu, że na razie nie jesteśmy jeszcze na takich obrotach, że możemy sobie pozwolić na tyle, nie chcę powiedzieć strat, ale tyle niewykorzystanych sytuacji, bo tych fajnych sytuacji było sporo. W drugiej połowie strasznie dużo kontr. W wykonaniu zespołu Rhein-Neckar-Löwen dużo grali od środka, wiedzieli, że my zmieniamy dwóch zawodników, nie mogliśmy za bardzo ustawić obrony. I na pewno druga przyczyna to skuteczność nasza, gdzie no sporo sytuacji przestrzeliśmy sam na sam naprawdę i ze skrzydła, i z koła, i z rozegrania tych sytuacji było naprawdę mnóstwo. Byliśmy przygotowani na to, że mogą zmienić obronę na 5+1 lub 5-1 i mieliśmy przygotowane zagrywki. No szkoda, że głupie jakieś 3-4 błędy, Rhein-Neckar to jest za dobry zespół, żeby to odpuścił i wykorzystał kontrę i od razu do nas doszedł i wyszedł nawet na prowadzenie, już nie oddał tego do końca. Na pewno żal, bo mi się wydaje, że przegraliśmy na własne życzenie wygrany mecz, ponieważ Rhein-Neckar nie wygrał tego meczu, tylko my go przegraliśmy. Szkoda, bo już było 5 bramkami dla nas i tak jak mówię, głupie błędy. Zagraliśmy momentami jak amatorzy i tego sobie nie mogę darować. 8 zagra Karol Bielecki. Ja się przede wszystkim cieszę, że wygraliśmy w Kielcach. Bardzo ważny mecz dla mnie osobiście, jak i dla mojego zespołu. Ważne dwa punkty, które nam dają pewne miejsce w czołówce w tej grupie. No i my walczymy dalej, teraz jedziemy do Hamburga, także czeka nas kolejne ciężkie mecze i mam nadzieję, że oby tak z takim rezultatem jak tutaj dzisiaj.